Hej, witam cię serdecznie na poniedziałkowym podsumowaniu sesji. Poświęć kilka chwil i zaraz dowiesz się, jak wygląda sytuacja obecna na rynkach międzynarodowych, co się dzieje w tym momencie na rynku krypto oraz jak wygląda oczywiście podsumowanie sesji na polskiej giełdzie. Jeżeli ta tematyka jest ci bliska i ciekawi cię, co dzisiaj się na rynku wydarzyło, to zachęcam do pozostania ze mną i oczywiście pamiętaj o formie podziękowania od ciebie dla mnie, czyli opłacie pay per view, łapa w górę i komentarz, subskrypcja i dzwoneczek dla wszystkich nowych. Oczywiście zapraszam cię w komentarzach do wrzucenia wszelkich ważnych, istotnych informacji, które mogą wpływać już jutro na rynek według Ciebie, bądź z informacjami, które miałeś okazję się dzisiaj zapoznać, bo wiadomo, że tych informacji tak dużo napływa na rynek, że ciężko jest to wszystko ogarnąć. Ja przygotowałem dla Ciebie dosłownie tylko kilka istotnych info. Według mnie fuzja Orlenu z Lotosem, Komisja Europejska zgłosiła formalne zastrzeżenia, czyli oczywiście tutaj możemy sobie tutaj przeczytać na bankierze, o co chodzi, ale generalnie, jeżeli oglądasz mnie od dłuższego czasu, to doskonale wiesz i znasz moje zdanie w tym temacie. Uważam, że to by było bardzo niekorzystne dla nas wszystkich i to w zależności, jeżeli patrzymy na pod kątem konsumenta, jak i również inwestora giełdowego, jeżeli by była fuzja tych dwóch spółek, to nic dobrego w moim odczuciu by to nie dało i jak dla mnie jest to decyzja jak najbardziej ok. Przynajmniej ktoś zaczął tam myśleć w tej komisji i mam nadzieję, że oczywiście ta decyzja będzie utrzymana. I kolejne info, jeszcze zanim przejdę do spółek, to że większość Polaków spodziewa się wzrostu cen, ale co najciekawsze, jeżeli chodzi o w ogóle inflację, to GUS odwołuje publikację. To jest w ogóle jakiś fajny, ciekawy fenomen, że GUS już nie będzie publikował tych danych w tym momencie. Również możesz się z tym zapoznać. I została jeszcze informacja ze spółek, ale to oczywiście zaraz, zanim przejdziemy przez rynki światowe. Tak więc zerknijmy, co się w tym momencie dzieje. Widzimy, że tutaj ropa cały czas nam tanieje. Otworzyło się dzisiaj dosyć mocnym spadkiem, 25,5 dolara za baryłkę i tak naprawdę ropa już zbliża się do testowania swoich poprzednich minimów. Jeżeli chodzi o S&P 500, jeszcze zanim S&P 500, to zerknijmy sobie na DAX-a 9739 i sesja dzisiaj mocno wzrostowa, pomimo piątkowego spadku i dzisiaj sesja była również na ujemnych wartościach, a widzimy, że w tym momencie już panowie ją wyciągają, prawdopodobnie pod dyktando Stanów i zerknijmy, jak to wygląda. I Stany, tak jak widzimy, 2500, 2582 dokładnie, S&P 500 ciśnie do góry bardzo mocno, co oczywiście może być bardzo dziwne i ciekawą sytuacją. Zobaczymy, jak to w ogóle się zakończy, bo widzimy, że w piątek również była ciekawa sesja, a i tak oberwało to wszystko w dół. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, to również mocno ciągniemy do góry, 7797 punktów. Zobaczymy, czy panowie będą chcieli atakować te poprzednie szczyty na S&P. Złoto, srebro w wycofaniu, 14 dolarów za uncję w tym momencie. Odpadliśmy z tego pierwszego boksu dołem. Zobaczymy, czy ta struktura będzie utrzymana. Jeżeli tak, no to zobaczymy, jak to będą rozgrywać. Złoto w dalszym ciągu w zatrzymaniu, 1619 dolarów za uncję. Ciekawe, w jaki sposób będą chcieli wyjść z tej konsolidacji. Możesz dać znać w komentarzu, jak ty to obstawiasz. Waluty dzisiaj do złotówki, frank 4,29 i mamy sesję wzrostową, która w tym momencie jest na wycofaniu. Euro również ciśnie do góry, 4,54, dolar 4,12, mocno już rośnie nam do góry i nasz WIG w tym momencie zakończył sesję na plusie, 1473 punkty. Jeszcze zerknijmy sobie, bo mam tutaj platformie Bitcoina odpalonego, bo chcecie go pokazać na wykresach. I zerknij sobie, że Bitcoin również ciśnie do góry, 6373. I już sobie przechodzimy w szczegółach do rynku krypto, żeby zobaczyć, co tutaj ciekawego się dzieje. Indeks strachu 10, czyli inwestorzy się boją. Nie tylko na rynku inwestycyjnym, panowie, to jest strach. Widzimy, że na rynku krypto również 65,6 dominacja Bitcoina. Bitcoin kosztuje 6328 dolarów za sztukę i rośnie 2,78 w tym momencie. Ethereum rośnie 2,5% blisko. Po tym, jak widzimy, mamy nieznaczne różnice i wzrosty, jak i również spadki na topowe dziesiątce. Zerknijmy na topową setkę. Tutaj Streamer najmocniej rośnie 11%, 9% Quant, Digibait 9,74 czy 9,60 Energii. Nie widzimy tutaj jakichś spektakularnych wzrostów. Również nie ma zbyt spektakularnych spadków. Można by powiedzieć, że taka normalna sesja. Steam 5% traci status, 3,75, VAX 3,19, Hedera 2,96. Tak wygląda rynek krypto. Przechodzimy teraz płynnie do rynku polskiego. Zobaczmy, co na spółkach produkcyjnych się dzieje w tym momencie, aby wszystko było jasne. Już tutaj powiększam. Harper 10% dzisiaj do góry na wzmożonym obrocie, czyli widzimy, że mamy powrót do spółek, które
produkują podstawowe rzeczy. Palmapol 1%, makarony bez zmian, Cambridge bez zmian, ciastka teraz są 10%, pogromcy wirusa. Być może miałeś okazję oglądać szczegółowo te spółki. To zachęcam Cię do tego, żebyś oczywiście sobie obejrzał to zestawienie. Biomaxima 135% do góry i to na fali informacji, które zaraz Ci pokażę. Biomas 59%, czyli kontynuuje rajd wzrostowy. Cormway 31,28%, Blit, Mercator 15%, Tracembeff grupa 6, 2,95%, Hemp i DataWalk 2,30%. W obrotach liderami Biomaxima 23 miliony, 8 milionów 600, Cormway i Mercator 5,700. Dywidendy, zanim do tego przejdę, jeszcze zerknijmy na tą Biomaximę, żebym mógł Ci pokazać tą informację, bo jak widzisz, polska firma będzie sprzedawała szybkie testy na wirusa i stąd się bierze pompka, którą zaraz będziemy widzieć jeszcze na oczywiście rynku New Connect. Zerknijmy dalej, co się dzieje. Dywidenda, pamiętaj, dywidendę możesz tutaj sobie spokojnie u mnie znaleźć na portalu jakinwestować.com. Wchodzisz do zakładki dywidenda i tutaj masz aktualizację na bieżąco tego, co się dzieje. UniCredit wypadł, tak więc wycofał się z tego, że będzie chciał wypłacać dywidendę. Trzeba takie informacje śledzić na bieżąco. Ja na bieżąco aktualizuję te informacje oczywiście tutaj na portalu. I wracamy do zestawienia. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jak widzimy, Decora rośnie 4% do góry, Neuka 3,88, Arctic i pozostałe spółki nieznaczne w tym zestawieniu. Traci Unimot prawie 3%, Stalexport 2,81%, czy 2,21% Simple, czy ING 2%. W obrotach liderami PKN Orlen 76 milionów, PKO BP 47. Jeszcze nie ma też decyzji, czy się wycofują z wypłaty dywidendy. Eurocash 13, na razie mają takie zamiary oczywiście. No, muszę sobie tutaj, jak widzisz, podłączyć ładowanie i zobaczmy dalej, co się dzieje. Tak jak widać, po odcięciu dywidendy CDA traci 10%, jutro wypłata dywidendy i firma 0,64%. I tutaj mamy już w momencie po wypłacie w jeden miesiąc Synectic rośnie 7,5%, Atlanta 4,5%, Mobruk traci 1,47%. W spółkach gamingowych dzisiaj spółki są w odwrocie, Bumbit tylko na plusie najmocniej 5,26%, Redzik na plusie 4,48%, The Distance 2,27% i tutaj nieznacznie pozostałe spółki. Najwięcej traci dzisiaj PB Games 14%, NG Games 10%, 9%, Allianz Warsaw 8%, 7%, Forever. I jeżeli chodzi o indeks, który rozgrywał dzisiaj kontrakt, no to na plusie delikatnie 16%, 19892 punkty. CD Projekt liderem obrotów, który rośnie dzisiaj 0,68%, na plusie 280 zł 90 groszy, 77 milionów. TS Games 5 milionów 500, 3 miliony Playway, Forever 2 miliony 300, prawie 2 miliony 11-bit Farm, 51, Bańka 200 i Bańka CA Games. Jeżeli chodzi o spółki bankowe, to Getin dzisiaj urósł najmocniej, 3,73, PKO 1,23 i 1% mBank, UniCredit 6,5% w dół, 4,26 Getin Noble Handlowy 4%, OZE rośnie, w obrotach 106, 47 milionów PKO BP. Widzimy małe obroty na WIG-u banki. PKO SA 27 milionów, 9 milionów 800 Santander i to są te najmocniejsze, jak widzimy, teraz obroty. Jeżeli chodzi o sam indeks, traci 0,6%, 4154 punkty. W branży OZE Biomas na podstawie informacji, prawdopodobnie te, które napłynęły w piątek, które Ci pokazywałem, jest pompowane 59% dzisiaj do góry na rekordowym obrocie, 0,1 Cybaton 15% do góry, Nowawis 7% do góry, pozostałe spółki, jak widzisz, najmocniej traci Figen 18% ponad, Termo 15%, spółka, która również publikowała informacje ciekawe w piątek, widzimy, że dzisiaj jest zrzucana, Remer Solar 7,89%, 6,59% LQ. Spółki drogie, te najdroższe pod względem ceny za poszczególną akcję, 10% Wawel do góry, Neuka 3,88%, bo w sumie Wawel to moglibyśmy wrzucić do produkcyjnych, bo przecież czekolada, czyli do podstawowych, widzimy, że jest pompka, trzeba ją tam wrzucić, Krka 2%, mBank 1% i może zrzucę akurat tą tabelę, że nie będę jej pokazywał, 3,24%, Krypidziar, Kenty 2,33% i 1,96% 11-bit na minusie. W obrotach LPP 12 milionów 900, mBank 5300 i prawie dwie banki 11-bit. Zerknijmy na indeksy, co tutaj się ciekawego dzieje.
WIG Leki bardzo mocno 7% do góry, 4,60 WIG Moto, spożywka 1,67 i to są najmocniejsze wzrosty, a z drugiej strony najbardziej obrywa WIG Budownictwo 3% w dół, MS BAS 2% w dół, Energia 1,94, Info 1,42, Górnictwo 1,28. Z głównych indeksów zerknijmy sobie, jak wygląda WIG 20. Urósł 12 setnych na plusie 1477 punktów. Daj znać, czy jest szansa utrzymać tych wzrostów. Jak widzisz sesję jutrzejszą, oczywiście tradycyjnie MWIG 40 traci dzisiaj 1,10 na minusie 2832 punkty. SWIG 80 traci dzisiaj. Gdzie jest SWIG 80? O nie, traci 0,3 na plusie 10 080, tak więc małe spółki utrzymały się na zielono. Jeżeli chodzi o szczegóły, zerknijmy w szczegółach WIG 20, co tutaj się ciekawego dzieje. Dino wystrzeliło 7% do góry. Kto pompuje Dino, przyznawać się? Orange 1,88, Pekao S.A. 1,23, mBank 1, Pekao Orlen 1 i CD Projekt nieznacznie z Santanderem powyżej zera na plusie. Lotos traci 3,77, Play 2,79, 2,75 PGE, JSW 2,35, to są te największe spadki. W obrotach liderem CD Projekt 77 milionów, 76 Orlen i PZU 58 milionów. Lecimy teraz z MWIG-iem 40. Średnie spółki wjeżdżają na ekran. Zobaczmy, co tutaj się ciekawego w szczegółach dzisiaj dzieje. A widzimy, że Intercars wystrzeliło również. Ciekawa sytuacja. 7,30, cel Pharma 5,15, GTC 3,90 i to są te największe dzisiaj wzrost na MWIG-u 40. A jeżeli chodzi o KRUK, to tutaj mamy największą spadkę 5,79, 5,46 Mabion, Budimex 5,45, Stal Produkt 4,25. Jeżeli chodzi o obroty, to liderami na MWIG-u jest dzisiaj Eurocash ponad 13 milionów, Amres 9400, 600 KRUK, TS Games 5,5 miliona. Małe spółki, co tam na SWIG-u 80 słychać? Zerknijmy sobie w szczegółach, co tutaj się wyprawia. Liderami wzrostu Mercator 15% do góry, Wawel 10% do góry, Bioton 9,70. Potem kolejna spółka, która dała ciekawą informację, warto sobie ją wyszukać, 7,69. I jeżeli chodzi o spadki, no to Rainbow traci 7%, Elemental 6,60, Atal 6,42, Agora 5,43, Mercator liderem obrotów 5,700, ZEPAK Bańkę 100 i Bańkę CA Games. To są ci liderzy obrotu, jeżeli chodzi o SWIG 80. Dla wszystkich wilków z Wall Street, co my tutaj mamy w szczegółach, zobaczmy tych rekordzistów. Cofama na zamknięciu 354, oczywiście do weryfikacji. Biomaxima 135 na zamknięciu, oczywiście do weryfikacji. Quart 134 do weryfikacji. NFPL 72. Biomas 59 i to mamy już potwierdzone, czyli widzimy, że mamy dwucyfrowych stóp bardzo dużo. Blirt 28 na zamknięciu, 15 zerujący baton, tak więc naprawdę NewConnect no, wygrzewa tutaj inwestorów dosyć konkretnie. Myślę, że zawsze na każdej sesji, jak obserwujemy zresztą te podsumowania, to widzimy, że NewConnect naprawdę dynamicznie daje zarobić, ale również odpowiednie ryzyko tutaj jest zaszyte w tych wzrostach, bo widzimy, że AutoSpa oberwało 33%, chociaż jest nieznaczny obrót, to i tak. Jak odpalisz sobie rachunek i masz to swoją spółkę w portfelu, no to widzisz, że jest już na minusie. RTP 28, szukajmy czegoś, co ma obroty. Pullman 22% na minusie, Figen 18%, Termo 15%, Afholm 13% i widzimy, że właśnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o New Connect. Ryzyko tutaj jest o wiele większe niż na głównym parkiecie. Biomaxima liderem obrotów 23 miliony kosmiczne, tak więc bardzo dużo. Biomas 3 miliony 200. Hem 2 miliony 400 i 2 miliony 200 Foreveren to są te największe obroty dzisiaj na rynku, tak jak widzimy. I jeżeli chodzi teraz o indeks szeroki, to w WIG-u, zanim do tego przejdę, jeszcze statystyki, zerknijmy sobie, jak wyglądają, żeby był pełen obraz sytuacji, ale widzimy, że Biomet Lublin wystrzelił do 65%. Jeżeli ktoś wie, na jakiej fali informacyjnej ten wystrzał nastąpił, to oczywiście daj znać w komentarzu. A ja już wchodzę na statystyki i zerkniemy sobie dalej, co się tutaj dzieje. Dzisiaj, jeżeli chodzi o obroty, to 694 miliony 429 tysięcy 826 zł. Transakcji zawarto 113 514 sztuk. Biomet Lublin, jak widzimy, liderem obrotów absolutnym i kosmicznym, jak na Biomet Lublin obrót. Również ciekawie Cornway 31% do góry. Tutaj mamy Braster 23% do góry, WU-Invest 23%, Glossmed 22%, Airway 20%, czyli mamy również dwucyfrowych stóp zwrotu
dosyć sporo, a jeżeli chodzi o spadki, to najwięcej tutaj w WIG-u traci nam MBW USA 21%, Reino 16-14% traci Quantum i widzimy poszczególne, potem Bowiem 12% w dół, Everest 9,42, tak więc tak wygląda nam ten dół tabeli. Jeżeli chodzi teraz o informacje, które powiedziałem, że będę teraz systematycznie publikował, jeżeli chodzi i podawał, co nas jutro może czekać, to znajdziesz je w zakładce portfel, jak od razu naciśniesz, tutaj będzie publikowane i widzimy, że sporo nas tego jutro czeka. Soho Dev walne odnośnie podziału zysku, CDA jutro wypłaca dywidendy, jeżeli masz w portfelu, no to spodziewaj się na swoim rachunku. Atlanta, publikacja raportu za pierwsze półrocze 2019-20. Raport za 2019 rok opublikuje Lena Quercus, Radpol, Setanta. Potem mamy Staple Quo, ULT Games, YOLO. Potem mamy skonsolidowane raporty za ubiegły rok: Amica, Artifex, Attendee, Ciech, MSIN, Getim, Gabarto, Impel, Ipopema, Mangata, Nowagala, OATO, Poneo, PBKM, PGE, Parmena, Pointback, Projekt Przem, Solar, VRG, ZPU, IFM, jutro walne, Nordcoast, Metropolis i MediaCamp również walne. W szczegółach możesz sobie tutaj wejść na portfel i sobie to doczytać. Tak więc będę już, oprócz tego, że będę to mówił, bo widzisz, że tego jest czasami dużo, to również będę tutaj to publikował. Daj znać w komentarzach, jak dzisiaj upłynęła Ci sesja. Mam nadzieję, że pozytywnie. Trzymam kciuki za Twoje wyniki. Pozdrawiam Cię serdecznie. Hej!